Już po raz 19 z Katowic wystartowała pielgrzymka biegowa do Warszawy, która ma na celu uczczenie ofiar stanu wojennego. Będzie odbywała się w formie sztafety, która do stolicy ma dotrzeć w sobotę. Paweł Jędrusik. Chociaż akurat aktywności sportowej dzisiejsza aura nie służy, to w tym biegu chodzi nie o sport, a o pamięć. Sprzed kopalni Wujek w Katowicach ruszyła w piątek sztafeta, która ma dotrzeć do Warszawy. Pierwsza grupa pokonała 5-kilometrowy odcinek. To pokazuje, że nieważne jaka jest pogoda, ale górnicy z Wujka pamiętają o rocznicy śmierci księdza Jerzego Popiełuszki. Pamiętają i łączą. Łączą te dwa miasta, Katowice i Warszawę. Ksiądz Jerzy Popiełuszko to taki kapłan. Przede wszystkim człowiek, który jest człowiekiem, który jednoczy i łączy. Jeżeli my tego nie będziemy robić, to następne pokolenia o tym po prostu zapomną. Dlatego nawet zebrała się grupa ludzi z Urzędu Wojewódzkiego, z Urzędu Marszałkowskiego oczywiście, którzy pobiegną razem z nami. Celem biegowej pielgrzymki jest grób błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki na warszawskim Żoliborzu. Nieprzypadkowo sztafeta ruszyła sprzed kopalni Wujek, której pacyfikacja i śmierć 9 górników nierozerwalnie związane są ze stanem wojennym. Historyczny, osobisty, bo tu ukończyłem szkołę na Brionowie, tu zacząłem pracę i stąd się przeniosłem na kopalnię Knurów, ale ten sentyment wielki i pamięć o tych moich kolegach, braciach górniczych, którzy tu zginęli, tak, taki sposób chcę im się odwdzięczyć, żeby ta pamięć historyczna trwała. Zakończenie biegu planowane jest na 14 września. Ta data jest nieprzypadkowa, bo to 77. rocznica urodzin księdza Popiełuszko.